Yo! Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio i to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto. Właśnie. Przepraszam was za to, że tak późno nagrywam z GTA 4, ale musiałem robić Q&A. I właśnie się wystraszyłem, bo myślałem, że kurczę Social Club przestał chodzić i wiecie, bo wtedy nie będę mógł save'u zapisywać i tak dalej, ale wszystko pięknie działa. Ktoś mi napisał w komentarzu, żebym pojechał do ciucharni i sobie coś nowego odstrzelił. Ponieważ wyglądam jak jakiś wieśniak skończony, dlatego skorzystam z jego oferty i no nie wiem, coś sobie innego ubiorę. O, Little Jacob. Gwiazdo. Wypraszam. No pewnie. Dobra. Może coś innego. O, oliwkowe spodnie. No jakie to były? O, może orzechowe to były. Nie, oliwkowe. Nie, nie będę jakiś dresiarz, kurczę. Marki Hinterland, piaskowy płaszcz. Zobaczymy. Fu. W tym wyglądam, kurczę, jakiś menel spod ulicy. A może to? Nie. Kurde, nie ma tu jakiegoś, kurczę, granatowa. O! Nie, to jest dres, to jest dres. Żebym się, kurczę, tylko nie przeliczył. To jest tylko dres. Nic nie chcę na swoje nakrycie głowy. To są jeansy już, te same. Kurde. Ciężki wybór. O! Wojskowe! Czemu by nie? Kupię je. No i dobra. Mamy już spodnie wojskowe. Teraz naprawdę jakiś ogarnięty płaszcz. A nie, to... Ale są spodnie, a ja chcę, kurczę, płaszcz. Płaszcz, płaszcz, płaszcz. Tutaj. O! Nie. Nie pasuje mi. Kurde, no nie, to jest jakiś marny sklep. Nic to sobie przydatnego nie kupię. Nie, też wyglądam jak wieśniak. Dobra, szybko trzeba będzie się rozglądać, bo ja, kurczę, muszę zaraz jechać na misję. A ja tu nie przyjechałem po to, żeby, kurczę, się bawić w ciucharnię. O, czarna kurtka. No i to jest już coś, dobra. I wystarczy już. Jakaś mała zmiana została wprowadzona. Może jeszcze sobie bryle kupię. Nie, jakieś lepsze bryle chcę. Dawać mi jakieś lepsze bryle. O! Kozacko. No i teraz mi wystarczy okulary przeciwsłoneczne. Dobra, jedziemy, jedziemy tym gratem. 3 minuty się przebierałem. Epicko. Ja bym pojechał sobie do Little Jacoba, ponieważ go wcześniej poznałem. A i miałem jeszcze do Romana jechać, kurde. Nie, bo poza nagraniem Roman do mnie dzwonił i powiedział, żebym się z nim spotkał w restauracji na drinka. No ale walić go. Wkurzę i tak mnie już ten kuzyn niedorąbany, niedorobiony. Jedziemy sobie na gracie. Tak, bo wziąłem grata, kiedy wykonywałem misję Jacoba, tak zwaną pracę. No i kurczę, wziąłem jakiegoś gówniaka, tak się wyrażę, gówniaka, który, kurczę, jakby się miał zaraz zniszczyć. No ale dla mnie taki gówniak jest dobry, przecież jesteśmy wieśniakami w końcu. Więc dla nas takie luksusy nie są potrzebne. Wystarczy mi zwykły grat. I wszystko pięknie świeci. Tytyt! O, siadaj, panie. Na drinka jedziemy. Dobra, na drinka! W którą stronę jedziemy? A może w tą? Czemu by nie? Pewnie mu nie przeszkadza to, że ja jadę takim gratmobilem. O shit! Nie, gliny, holy shit, to fuck. Spieprzamy, spieprzamy. Zdecydowanie spieprzamy. Kurde.
Pizdo. Dobra. Kurde, uciekaj, 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 bo naprawdę nie będzie z tobą gorzej. Jak mi nie spierniczysz. No nie. O! Kurde, gdzie ja żem zajechał? Ja po prostu nie ogarnę. Gdzie ja żem do cholery pojechał? Nie no, jestem zarąbisty. Teraz ciekawe jak stąd wyjadę. Kurde, co ja robię? Do cholery. No nie, tu nie wyjadę. Tu rzecz jasna jest jakiś kurcze mur. O Jezu, co ja robię ze swoim życiem? Tutaj trzeba jechać zatem. Dobra, tutaj. Pięknie, wszystko fajnie. Dobra. Ja chcę stąd uciec. Chcę uciec w glinie. Cholera, jeszcze mi się pojazd dymi. Nie no, zarąbiście. Dobra, uciekamy tej zastranej glinie. Chociaż i tak już pewnie im spieprzyłem. No, pięknie. Już jesteśmy niedaleko restauracji, w której się możemy napić drinka. Restauracja. Nie wiem, czy to nazwać restauracją, ale okej. Okay. O, jakaś melina, pub. Czemu nie? Wypijemy drinka. Odwieźć. Co? Ja jestem nachlany, kurde. O cholera. Szybko. Szybko żeśmy. O kurde. No to teraz mamy jeszcze większą szybkę, ponieważ jesteśmy zachlani, a teraz będziemy jeździć jak kurczę Chopin w drodze. A nie, jeszcze gliny? Kurde, musieli zobaczyć mnie nietrzeźwego. Kurde, ale wszystko się giba. Dosłownie giba. Inaczej tego nie mogę powiedzieć. Kurde. Ja walę. A! Ciekawe jak ja daję radę w ogóle. Z podpływem alkoholu! O fuck! Fuck! Mój pojazd zaraz zrunie kompletnie. Muszę go odwieźć do naprawy. Ale w takim stanie, jakim jestem teraz, to ja kurczę gówno mogę zrobić. Nie, cholera, wszędzie gliny. Wszędzie gliny, jak się kurczę czuję, normalnie. Jakby mi ktoś zrobił pranie mózgu, dosłownie. Cholera jasna, no. Dobra, jesteśmy już na miejscu, glinie uciekamy. Pięknie, pięknie. Dojedziemy, Mac. No, dobrze, Rysiek, dobrze. O, fuck. Jakie pranie mózgu! Kurczę, powinno mi już przejść. A nie, kurde. Tak, zapisujemy. Epicko. My jeszcze pijani. Fajnie. Normalnie zarąbczaście. O, już. Przestało trząść, brać. A teraz musimy odwieźć pojazd do naprawy. Chociaż nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Ale jedziemy, kurde. Nie będziemy się pieprzyć. Fuck, muszę naprawdę uważać. To nie są już takie przelewki, kurcze. Jeszcze raz tupnę tak tym pojazdem porządnie, to już po prostu będzie po wraku. No bo ja jeżdżę wrakiem, no wiecie. Nie dziwcie się, że jestem jakimś wieśniakiem z przerostem ambicji. O kurde. Nie wyjdziemy z tego dobrze. Jest. Naprawimy naszego wraka. Wraka. Dobra. Teraz sobie podjedziemy tak wstecznym. Pięknie. Dobra. Naprawiać mi ten pojazd. Dlaczego mogę nazwać pojazdem? To jest bardziej grat. A, dobra, ale mi kurczę się zrobiło fajnie w oczach, bo tak to świeciło tym pomarańczowym kolorem. A teraz to chodzi jak należy, chociaż dalej wygląda idiotycznie ten grat. Dobra, jesteśmy u Faustina, chociaż mieliśmy jechać do Romana.
Okej, ostatnia podróż. 10 minut minęło. Zarąbiście, napiję się wody. Yo! I co, wyglądam teraz lepiej? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Bo ktoś mi napisał, żebym się przebrał, wyglądam jak jakiś, kurczę, hop, wieśniak. Może teraz nieco lepiej poprawiłem wygląd i brylę nałożyłem. Aha, dobra. Se, pączu się. A, znowu ten drań. Move up, ladies, move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your alte Katrina, come on. Not us, private. Girls, can you give us a minute, eh? Please. No, wio stąd, laski. Keep it warm. Później się zabawimy. I won't be too long. So, what so? Is it? We've got police trouble. Akurat. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the kolo? Part we stole. Oh, cool. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. Lenny. He's my cousin's boyfriend, it's not him. Yes, he's a moron, yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. You, get him. Oh, znowu kogoś zabijemy. Sure? No i dobrze. Sure? No, I'm not. Right now. Dobra, jedziemy z koksikiem. Szybciej, panie. Nie zajmuj mi całego dnia. Tylko dawaj misję, zabijemy ludzia. I jedziemy z kolejną misją. Czy nawet nie zacząłem, a mówię o następnej. Prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Boston. Guantanamo Avenue. Aha, dzielnica Guantanamo. Dziwna ta dzielnica. Mikhail, please don't do this. Shut up. Shut the fuck up! I'm begging you. Shut the fuck up! Please don't do this. Why don't you? You want to play games? Give me a break. Jak te dwa debile się kłócą, nie? Nieważne, nieważne. Jedziemy z koksem w końcu. Gdzie mój wrak? Where is my shit? Jest mój kochany wrak. Boże, nie co mi robią z tym pojazdem? Przenoszą go, kurczę, nie wiadomo gdzie. Dobra, jedziemy po chyba Sergeja. Nie wiem. Nie wiem, po kogo właściwie mam jechać, ale wiem, że do dzielnicy Guantanamo. Dlatego nie pitolimy, tylko jedziemy. Dobra, nie driftuj mi tu, nie driftuj, panie. Tylko jedź. Jedź spokojnie. Tak. Nie ma to jak jechać wrakiem. A miałem, kurczę, taksóweczkę. Teraz co? Wrakiem jedziemy. Tak nas chciał los ugotować. Kurczę, teraz to jedziemy 300 na godzinę. Mam piękne 30 FPS. Trochę pominęliśmy drogę. Sorki, panie, sorki. Jak coś, to ci odkupię bok drzwi. Spokojnie. Dobra. Trochę się zagalopowałem, tak jak mówiłem, za szybko jechałem. Nie, znowu trzeba płacić, kurczę, i wydam kolejne 5 dolców. Za jakie, kurczę, grzechy. Nieważne, jedziemy, kurczę. Spokojnie. Dobra, żeby się teraz kogoś nie wrąbać. O kurde. O kurde, o kurde. Spokojnie, spokojniutko. Dobra, tu podjadę sobie. Poczekamy, aż koleś zapłaci 5 dolców i teraz moja kolej. Wydam kolejne 5 dolców! Żebrzecie ode mnie, gnoje. Dobra, jedziemy. Nie pitolimy niko, nie? O kurczę, jeszcze daleko, daleko. Tak. No to jak już pewnie wiecie, jest ten Q&A na moim kanale.
jutro, czyli jutro będzie to samo, czyli Saints Row. I może zrobić skorpiologa Faustin. Shit! Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform. Dobra, przecież tam jadę, kurde. Cholera! A, Lenego! Mamy Lenego zdjąć, dobrze. Na peronie i... O kurde, ale ścinę miałem teraz. I zabijemy go, spokojnie. Jedziemy już. Nie ma się czego bać. Dobra, wysiadka, wysiadka. Pistolem najlepiej. Coś chyba nie tak zrobiłem. Ty geniuszu! Ja pieprzę, zabiłeś zwykłego cywila. Gratuluję. Gratuluję. Ja pieprzę. Co ja żem na boka zrobił? Nieważne. Ale ja mam iść na peron, to to gdzie kurde? Na peron. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Ale wiecie, ja tam wolę zaryzykować. No mam iść na ten peron zasrany. To gdzie jest? Kurczę, nie róbcie mnie w gnoja. Błagam was. Wszystko, ale nie róbcie mnie w gnoja. Dobra, mamy iść na peron, to znaczy gdzie dochodzi. O, tam są schody, dobrze. Doskonale. A ja kurde se zabijam cywila. No nie no, jestem zarąbisty. Oh, dobra, nieważne. Pominiemy fakt, że zabiłem cywila. Strzeliłem mu w głowę. Jest! Oto nasz cel. Który zaraz mi spierniczy. Yo, Lenny! Michael, Faustin, don't like you no more. It's nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! Dobra, szybko go zdejmuj. What the fuck? A! Fuck, jakiego kurczę dostałem? A! Jakie leściny! Okej, już jestem. Kurczę, co to miało być? Dojechałem tu, tylko niestety znowu pewnie to zawalę. Dobra, nie, żaden escape. Najpierw tego gościa muszę strzelić. Cholera, zaraz mi nawieje. Lenny, ty lepiej nie spieprzaj mi tu. Masz tu. Na strzała cię zdejmę. Kurde, szybciej. Dobra, tak chcesz się bawić, to będziemy się tak bawić. Dobra, jedźże, kurde, jedź. Doścignij tego drania skończonego. Cholera. Dobra. Coś ci się chyba niefajnego stało. A teraz gim patałachu! Puf! Pięknie! Po tobie, skurczybieku. O, jaka wypłata! Dziękuję. Kurde, to było epickie. O, fuck, teraz policja się będzie za mną ganiać. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dimitri, dzwoni. Dobra, jeszcze tak, nie wiem, z 8 minut do 9. No, z 8 minut jeszcze zejdzie. Może zdążę jeszcze jakąś misję wykonać. Kurde, spieprzamy od Glin jak najprędzej. Kurde, teraz to była piękna akcja. Nie wiem, czemu ja tak zawsze failuję misję. Tak z przyzwyczajenia pewnie. Teraz trzeba znowu tam jechać. Zapłacić za przejazd. Nie wiem, czy jeszcze zdążę w ogóle na jakąkolwiek misję.
Czemu? Ponieważ, no wiecie, mogę nie zdążyć, dlatego, że za chwilę możemy też zakończyć odcinek, bo to wszystko zależy od tego, jak będę teraz grał. O, Roman do mnie, jakiegoś S-a. Kurde, nie, na dół, na dół. Spotkajmy się w biurze, Niko, jest ktoś, kogo musisz poznać, Roman. Dobra. Chcecie? Chcecie? Na rampę, żebym wjechał? Roman! MB, what's up? I don't know, this and that. I've been hanging out. Nie wiem, czy zakończymy za chwilę odcinek. O kurde, jakie slow motion! Ah! Dobra, pięknie. Dobra, ale na tyle wystarczająco dobrze, aby przeżyć. Dobra. Podczas włączonego muszę mieć myszki do kontrolowania czasu. Kurde, nie laguj mi. Cholera. Kurde. Aj, 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 aj. Ale teraz mi laguj to ostro. Ostro. Tyle powiem, ostro. Dobra, tu nie pojadę. Powiem, że tam jest zła droga. O, tutaj. Tutaj sobie pojedziemy. Do Romana pojedziemy, czemu by nie. Zobaczymy, co tam u niego w ogóle. Na razie walić Faustina. Trzeba znowu będzie zapłacić za przejazd. Ja jeszcze nie tą drogą, co trzeba. Ups, sorry. Naprawdę, przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. A, maska mi odpadła. Zarąbiście. Kurczę, dzisiaj to naprawdę zlagowany odcinek po części. Dobra, tutaj chyba trzeba teraz. Zapłacimy za przejazd. Macie tu 5 dolarów. Łap piątaka. Nie zmień ptaka. Hech. Pusty, suchy żart. Jedziemy teraz spokojnie do Romana. Pojedziemy do niego. Najpierw jeszcze coś zjemy. O, nasz wskaźnik życia nie jest jakiś taki specjalnie dobry. I zakończymy kolejny odcinek. O fuck. O, sorry, kobieto. Naprawdę przepraszam, nie chciałem cię rozjechać. W dosłownym znaczeniu. Dobra. Skład broni mamy, a... Chcę jakąś restaurację. Kurde, ale zaraz rypnę. Coś tak czuję? Wow. Utrzymuję prędkość? O! O, tupę, aż mnie brzuch rozbolał. O! Przepraszam. Poprzez te krzyki, tak? Mnie potem bierze ból brzucha. Dobra, jest. Mamy naprawialnię. Teraz trzeba to, ten pojazd naprawić, bo trochę się kopci. A, naprawimy. Pojedziemy do restauracji, coś wszamiemy. Pogadamy z Romanem. Pięknie. Teraz to, kurczę, mam model samochodowy. Samochodowy, sort. Musiałem nabrać trochę oddechu, a nie jakiegoś, kurczę, grata, który pewnie leżał w śmietniku. Dobra, do restauracji się zbierzemy jeszcze, zapłacimy za żarcie i pojedziemy sobie pogadać z Romanem. Ciekawe, z kim on chce mnie jeszcze zapoznać. W ogóle zapomniałem o tej dziewczynie Michelle, pieprzyć ją, kurczę, ja tu mam misję do wykonywania, a nie kurde, randki, fantki, kurczę. Jeśli to chyba było stoisko z hamburgerem. O, jest. Zaraz, zaparkujemy chwilę. Ty durniu skończony! Wiesz, żebym zginął przez ciebie! Kurde, za to powinien zginąć. I to bez dwóch... What the fuck? Ej! Ty mi miałeś, kurczę, hot doga kupić! Ty mi miałeś hot doga kupić, zasrańcu ty. Gnój, kurde. Pewnie miałem broń przy sobie, to dlatego.
musiałem zbadać podejrzenie. Dobra, do restauracji. Dawać mi tu żarcie, za dolara. Żarełko mi to proszę dać. Niam, 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 niam. No i dzięki, kobieto. Tak, takiej kurczę kobiety pragnę, która by mnie codziennie obsługiwała. Dobra, to może jeszcze się przejdziemy do Romana. Ty, lepiej się nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Kurczę, nie da rozwój. Dobra, do Romana jedziemy, załatwiłem już wszystkie swoje potrzeby. Do Romana, do Romana, do Romana. A teraz zakręt! Uff, pizdę. Wow, zrobiłem 360 bez żadnych draśnięć. No ten pojazd to się spisuje na medal. Pięknie. Logowanie! A na co ja mam się logować? Przepraszam bardzo. Dawno nie widziałem mojego pyskatego. Co ten Dekl robi? Tak, kurde, jakby miał downa. That's my way. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. He understands my vision. Czy ta, ty wizjoner. He's an idiot. Hey. O kurde, żebyście się nie pobili. I know how to go on the line. I just haven't done it. Kurde, ale ladrze. Brucey, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on. He's a cool guy. Co? Do mnogo. Dobiem preko internetu. Myślisz, da sam lud? Coś teraz po rusku pieprzył. Nie wiem co, ale coś pieprzył po rusku. Jedź do kafejki. Chuj, znowu coś mam zgromnie, tak. Cholera. Nie podoba mi się to, coraz bardziej. O kurde. Cholera, dobra, do kafejki jedziemy. Ale nie, tak jak mówię, dzisiaj trochę lagowany odcinek. Nie wiem, co mam dalej robić. Musiałbym jeszcze bardziej zmniejszyć jakość graficzną, ale wtedy to by naprawdę syfiasto wyglądało. Tego kurczę, o, niedaleko ta kafejka jest. Zrobimy to i zakończymy odcinek, ale kurczę, dzisiaj ladży bardzo ostro. Dobra, wysiadka, panie, wysiadka. Kurda, przestań lagować. O to bym tylko prosił najbardziej. Hey there, my name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Dobra. No to na kompa. Na kompa, dobra. I coś tam musimy... web. O, czuję się jakbym był na kompie. Dobra, sieć. Kurde, jak... Super, znajdujesz się na stronie głównej. Seryjny morderca na wolności. Kurczę, ale ja nie wiem co ja tu mam robić. O co tu chodzi? Moja poczta. Moja skrzynka odbiorcza. Dobra. Dobra. Pięknie. Co robiście? Dobra, wychodzimy. Wychodzimy z kafejki. Zarąbiście. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja też się już z wami żegnam. Sorki za lagi. Nie wiem czemu tak, ale czasami to naprawdę były wiksy. No i ja tu już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.